tego roku prowadzi w ramach tej akcji jakby dwa zadania, w których uczestnicy mogą właśnie współpracować, pobudzać tą współpracę, tą aktywność obywatelską w swojej lokalnej społeczności. Jednym z takich zadań jest właśnie zadanie związane z Funduszem Sołeckim, gdzie my uważamy, że tutaj właśnie ten mechanizm daje wyraz tego, że mieszkańcy sami mogą współdecydować, mogą zrobić coś wspólnie, na co wydać jakąś część budżetu gminy. My jesteśmy organizacją apolityczną, niedochodową, w ogóle nie prowadzimy żadnych działań dla zysku, utrzymujemy się tylko z grantów i darowizn. Prowadzimy takie trzy główne programy. Właśnie jeden to jest prowadzenie portalu www.fundusze-soleckie.pl i tam też bardzo zachęcam jeszcze do wejścia. Jest bardzo dużo artykułów, przykładów, odpowiadamy na pytania. Mamy ekspertów merytorycznych i prawnych. Drugi nasz program to Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. I tutaj też udzielamy porad z zakresu dostępu do informacji, z tego, co jest tą informacją publiczną, jak ją udostępniać. I zarówno udzielamy porad mieszkańcom, którzy chcą się dowiedzieć, jak również osobom, które tą informację publiczną wytwarzają. I trzeci, w ramach trzeciego programu Mocna Straż prowadzimy portal www.watchdog.org.pl i tam zajmujemy się wspieraniem obywateli, którzy chcą jakby sprawdzać, kontrolować instytucje, osoby, władze publiczne. Też jakby wpływać na to, wpływać na swoje otoczenie, też jakby ją wspólnie kreować. Więc zapraszam w takim razie na wykład. Dzień dobry Państwu. Tak jak mówiono, nazywam się Darek Kraszewski i funduszami sołeckimi zajmuję się praktycznie od momentu wejścia w życie ustawy, czyli od praktycznie 4 lat. W ramach właśnie Stowarzyszenia Grup Lokalnych Grup Obywatelskich. I dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć troszeczkę jakby o procedurze, na czym ten fundusz sołecki polega, o jego zaletach i możliwościach, jakie wnosi ten instrument, po prostu takich podstawach tak naprawdę, z czego wynika ta filozofia tworzenia takich instrumentów, które przekazują kompetencje i władzę decydowania o publicznych pieniądzach jak najbliżej, czyli mieszkańcom. Ale zacznijmy od Funduszu Sołeckiego. Ale zacznijmy może od Państwa jakby takiej diagnozy, bo ja przejrzałem sobie przygotowując się na to spotkanie i zobaczyłem, że w Państwa gminie jakby nie było do tej pory, przynajmniej nie ma w tej chwili w statucie gminy ani w statutach sołectw informacji o tym, że są pieniądze w budżecie gminy wydzielone, o których decydować mogą mieszkańcy, mogą decydować sołtysi na zebraniach wiejskich. Tak, już przepraszam bardzo, okej. Okay. Natomiast to, co jest ważne, w statutach sołectw jest zapisane wyraźnie, że do zakresu działania sołectwa należy wyrażenie opinii we wszystkich sprawach istotnych dla wspólnoty, sprawach oraz przedsięwzięcia lokalne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa i zastrzeżeń dla innych podmiotów, w tym działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa poprzez troskę o rozwiązywanie spraw socjalno-bytowych, opiekę społeczną i kulturę. I jakby problem, który w tym momencie się pojawia, to jest to, że podstawową rzeczą, że jeśli sołectwu nakłada się jakiekolwiek obowiązki do działania, a to jest obowiązek, to jest zakres działania sołectwa, to za tym muszą mieć jakiekolwiek środki, żeby sołectwo mogło realizować obowiązek, który jest na nie nałożony. I niestety jakby nie znalazłem uregulowanego sposobu finansowania sołectw, aby mogły współcześnie realizować zadania statutowe, które zostały na nie nałożone. Fundusz Sołecki jest takim instrumentem, który właśnie powstał po to, żeby wzmocnić sołectwa, żeby wzmocnić wspólnoty samorządowe wsi, aby ci ludzie, aby mieszkańcy mogli sami diagnozować i decydować o tym, co dla nich jest najważniejsze do zrealizowania, żeby mogli swoje jakby problemy i potrzeby rozwiązywać sami. I w ramach Funduszu Sołeckiego jakby 5 grup podmiotów bierze udział. Najważniejsi są mieszkańcy, bo to oni decydują na zebraniu wiejskim, na co wydać pieniądze. Ważna jest Rada Sołecka, która ma inicjatywę składania wniosku, sołtys, który jakby zwołuje, informuje, organizuje ten proces i przekazuje wniosek mieszkańców do wójta. Rada Gminy, która podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego oraz wójt, który jakby jest osobą kontrolującą wniosek składany przez mieszkańców oraz realizującą zadania, które mieszkańcy zlecili do wykonania roku budżetowym. Tak więc od początku. Rada Gminy do 31 marca każdego roku
podejmuje decyzję, czy wyodrębnić środki z funduszu sołeckiego, czy nie wyodrębnić. O podjęcie uchwały jest obowiązkowe. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, każda rada gminy ma obowiązek podjąć taką decyzję. Oczywiście może podjąć na nie, ale musi podjąć taką uchwałę, dlatego że jest to kwestia związana z debatą publiczną. Przy podejmowaniu tego typu uchwały na sesji rady gminy ma miejsce dyskusja publiczna na temat tego, dlaczego ważne bądź nieważne, dlaczego można bądź nie można po prostu podjąć uchwałę o funduszu sołeckim, oraz rada gminy rozpatruje ewentualne podtrzymanie przez sołtysa wniosku. A o tym będzie jeszcze za chwilę. Tu został odrzucony przez wójta. Wójt. Rolą wójta w ramach funduszu sołeckiego jest przede wszystkim przygotowanie informacji dla sołtysów, ile pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego dane sołectwo będzie miało do dyspozycji w danym roku. Na to ma czas do 31 lipca. Czyli do 31 lipca wszyscy sołtysi w gminie otrzymują informację, ile pieniędzy będzie i na co, i o których będą mogli decydować. Również wójt w ramach swojej kompetencji przy funduszu sołeckim sprawdza wnioski złożone przez sołtysów pod względem formalnym, prawnym, czy są zgodne z wymogami ustawy. Ja o wymogach ustawy jeszcze powiem kilka słów. Wójt ma na to 7 dni. W przypadku odrzucenia wniosku w ciągu 7 dni wójt informuje sołtysa, że wniosek został odrzucony. Ale jeśli wniosek zostanie odrzucony przez wójta, tak jak było wcześniej mowa, sołtys może ten wniosek podtrzymać i przekazać go do ponownego rozpatrzenia Radzie Gminy, która ma 30 dni na rozpatrzenie tego wniosku. To jest zadaniem wójta. Wójt wprowadza przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, o które wnioskują mieszkańcy, do budżetu i jest odpowiedzialny za realizację tych przedsięwzięć w roku budżetowym. Sołtys. Co jest zadaniem sołtysa? Zadaniem sołtysa jest zwołanie zebrania wiejskiego zgodnie ze statutem sołectwa. W określonym trybie, terminach i sposobie, tak jak to statut reguluje, tak sołtys zwołuje zebranie wiejskie oraz przekazuje wniosek sołectwa do wójta do 30 września. I tak mamy 30 września, następnie wójt ma 7 dni na rozpatrzenie tego wniosku, a sołtys ma 7 dni na podtrzymanie, prawda? Rada gminy ma 30 dni na rozpatrzenie tego podtrzymania. Dlatego są te terminy tak wyznaczone, ponieważ jak Państwo wiecie, do 15 listopada projekt budżetu musi zostać przekazany przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. I te terminy umożliwiają realizację tego obowiązku wójta. Oraz sołtys, przede wszystkim to nie jest zadanie przypisane ustawą, natomiast zadanie każdego sołtysa, żeby czuło nad wykonaniem zadania przez Urząd Gminy. Czyli jakby cały czas pilnował tego, czy przedsięwzięcie jest zrealizowane, czy nie jest zrealizowane, kiedy będzie zrealizowane. Rada Sołecka, dzięki temu, że ustawa o funduszu sołeckim powstała, została wzmocniona w ten sposób, że jak Państwo wiecie, Rada Sołecka jest tylko i wyłącznie ciałem doradczym sołtysa, który może wziąć pod uwagę, musi wziąć pod uwagę jakiegokolwiek głosu Rady Sołeckiej. Najczęściej jest tak oczywiście, że razem się spotykamy i rozmawiamy. Natomiast Rada Sołecka może również zainicjować przygotowanie wniosku w ramach funduszu sołeckiego, który będzie głosowany na zebraniu wiejskim. To jest kompetencja dodatkowa, która ma Rada Sołecka. Mieszkańcy, najważniejsi w tym całym procesie. Przede wszystkim 15 mieszkańców również może przygotować propozycję wniosku do funduszu sołeckiego. Oraz mieszkańcy na zebraniu wiejskim głosują propozycje zgłoszone na zebraniu wiejskim, jakie przedsięwzięcia mają się znaleźć i do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego. Ja mam takie pytanie, jakby Państwo mieli jakieś prośby, jakbyście Państwo czegoś nie rozumieli, albo było jasne, albo za szybko bym mówił, to żeby mi informować, wtedy ja bym starał się po prostu dostosować do potrzeb. Wymogi wniosku, które są widać. Więc tak, wniosek prawie jeszcze w ramach funduszu sołeckiego jest banalny. To jest banalna rzecz, to jest wniosek, to wystarczy kartka papieru A4 czystego, na którym należy napisać nazwę przedsięwzięcia, czyli co chcecie Państwo zrobić, na przykład budowa placu zabaw dla dzieci, koszty tego przedsięwzięcia, na przykład całość placu zabaw będzie kosztowała 15 tysięcy, oraz uzasadnienie, czyli uzasadnienie polega na tym, że dlaczego to przedsięwzięcie dla sołectwa jest ważne, co ono sprawi, że to się sołectwie poprawi. I to są trzy elementy, które musi zawierać wniosek. Oczywiście, koszt przedsięwzięcia może być 15 tysięcy, może być rozbity, że w ramach tego placu zabaw ma być to, na przykład ujawka, piaskownica i jeszcze inne, to może być skosztorysowane. Natomiast praktyka jest taka, my robiliśmy monitoring funduszu sołeckiego, zebraliśmy prawie 10 tysięcy dokumentów z całej Polski i wnioski są bardzo różne, od bardzo szczegółowych, poprzez takie, że budowa placu zabaw 15 tysięcy i to jest wszystko. Wtedy Urząd Gminy
w kontakcie z sołtysem decyduje dokładnie, jakie elementy mają się znaleźć. Natomiast gdybyście Państwo wpisali dokładnie w tym wniosku, co ma być w ramach tego placu zabaw, no to w tym momencie to się już staje dokładnym sygnałem, co ma być. Gdybyście Państwo tego nie wpisali, no to wójt, realizując z razem z urzędnikami wniosek funduszu sołtyskiego, mógłby arbitralnie zdecydować, co by zostało włożone do tego działania. To są trzy rzeczy podstawowe. Natomiast ustawa o funduszu sołeckim określa wymogi pewne, na co mogą być wydatkowane pieniądze z funduszu sołeckiego. Co w tym wniosku może być? Przede wszystkim wnioskowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi gminy. W praktyce oznacza to, że to, co może robić gmina, w większości swoich zadań to również może być realizowane z funduszu sołeckiego. Poza wyjątkami takimi jak zadania zlecone ze strony administracji państwowej, bądź różnego rodzaju porozumienia z urzędami ze starostwem, bądź urzędami marszałkowskimi. Natomiast większość zadań, które realizuje gmina, moim zdaniem to w 90% nawet, mogą być tak samo realizowane z funduszu sołeckiego. Natomiast to, co może jest ważne, te zadania, te przedsięwzięcia, które zgłaszają sołectwa, muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. I to jest bardzo ważny punkt, że one nie musi być tak, że w strategii jest zapisane, na przykład budowa tego placu zabaw, tylko w strategii te przedsięwzięcia nie mogą być sprzeczne ze strategią. Ja tu podam taki przykład, że w strategii rozwoju gminy jest zapisana działka o numerze ewidencyjnym przykładowo 878 i ta działka jest przeznaczona na budowę linii energetycznej w przyszłości. I w tym momencie, jeśli sołectwo by złożyło wniosek, że chce zbudować plac zabaw na tej działce, to będzie wtedy sprzeczne ze strategią rozwoju gminy. To jest w tym momencie wniosek zostanie odrzucony z powodów formalnych. Oraz trzeci wymóg przedsięwzięć służą poprawie warunków życia mieszkańców. I dlatego jest w tym wniosku trzeba zrobić uzasadnienie, żeby wykazać, że to przedsięwzięcie będzie służyło poprawie warunków życia mieszkańców. Oczywiście uzasadnienie może być 20-zdaniowe, może być 2-3-zdaniowe. Wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja, jak funkcjonuje gmina. Bo wiecie Państwo, 2000 gmin w Polsce, 20 tysięcy sołectw, wszystko to różnie działa. Tam, gdzie gmina współpracuje z mieszkańcami, tam, gdzie to dobrze działa, naprawdę to są rzeczy banalne, jeśli chodzi o samo to funkcjonowanie. I to jest praktycznie rzecz biorąc od początku problemów. Problemy, jakie były, to głównie na co wydać pieniądze. Czasami się pojawia, ja o tym jeszcze powiem w przypadku katalogu zadań własnych. Co można finansować z funduszu sołeckiego? Tak jak powiedziałem, wszystko, co mieści się w zadaniach własnych gminy. A co mieści się w zadaniach własnych gminy? Artykuł 6 mówi. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. O znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Czyli jakby, szanowni Państwo, do zadań własnych gminy praktycznie należy wszystko, co dotyczy gminy, chyba że jest to zapisane na rzecz kompetencji innego podmiotu. Przykładowo starostwa bądź. I teraz tak. Precyzuje te zadania własne gminy ustawa o samorządzie gminnym w artykule 7.1, gdzie jest powiedziane, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy. I tu, szanowni Państwo, jest katalog 20 punktów, gdzie mamy to wszystko, kulturę, edukację, gospodarkę przestrzenną, wodociągi, zaopatrzenie, kanalizację, czyli wszystko to, co się na sesjach wałkuje praktycznie ciągle. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, budownictwo mieszkalne, gminne, drogi, ulice, mosty, ład przestrzenny, zieleń, sport, kultura, turystyka, urządzenia sportowe, targowiska, zieleń gminna, cmentarze gminne. To wszystko jest, są zadaniami własnymi gminy, utrzymanie innych obiektów i urządzeń. Natomiast, co bardzo ważne, ustawa o funduszu sołeckim wprowadziła nowelizację, znaczy przyjęcie tej ustawy wprowadziło dodatkowy zapis w ustawie o samorządzie gminnym, że zadaniem własnym gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Szanowni Państwo, instrument, jakim jest Fundusz Sołecki, jest tym instrumentem, który umożliwia realizację tego punktu. Zadaniem własnym gminy jest tworzenie takich warunków, żeby mieszkańcy mogli się samorządzić, żeby mogli się pomocnicze rozwijać, i podejmować działalność, które pobudzą aktywność mieszkańców danego sołectwa. To jest zadanie własnej gminy w tej chwili i gmina powinna to zadanie realizować. Niekoniecznie poprzez przekazywanie środków pieniężnych, natomiast podejmować, jeśli Państwo chcecie robić coś dla sołectwa, gmina jest obowiązana to wspierać. Promocja gminy jest również
zadaniem własnym gminy oraz wykazać działalność na rzecz organizacji pozarządowej. I teraz tak, ten punkt 17 jest o tyle bardzo ważny, że w tej chwili na początku funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim bardzo dużo sołectw wpisywało, że integracja mieszkańców jest zadaniem, przedsięwzięciem, integracja mieszkańców. Okazuje się, że w tej chwili regionalne izby obrachunkowe zaczęły to podważać. Dlaczego? Dlatego, że integracja mieszkańców nie ma takiego zadania własnego gminy jak integracja mieszkańców. Natomiast zalecenie jest takie, żeby wpisywać właśnie, że to jest wspieranie upowszechnienia idei samorządowej, bądź promocja gminy, bądź inne tego typu rzeczy, a nie wpisywać integracji. Może być spotkanie, ale pod hasłem pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijanie idei samorządowej w sołectwie, bądź działanie związane z promocją gminy, jak w przypadku organizacji pikników i różnego typu spotkań, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, raz spędzić czas i wspólnie jakby się zintegrować. Fundusz sołecki. Więc te wszystkie działania mogą być finansowane z funduszu sołeckiego. Co nie może być finansowane? W funduszu sołeckiego niestety nie mogą być finansowane przede wszystkim kapliczki przydrożne, chyba że są w rejestrze zabytków, renowacje kościołów bądź budowa, jakiekolwiek inwestycje związane z obiektami sakralnymi, chyba że są zabytkami. Jeśli nie są zabytkami, jest to niemożliwe. Bądź inwestycje na majątku, majątku niebędący własnością gminy. Chyba że gmina wcześniej podpisze umowę dzierżawy, działki, świetlicy bądź remisy strażackie, jeśli ta remisa jest własnością OSP, a nie gminy, i wtedy dopiero może podejmować inwestycje. Zresztą tak jest do tej, tak samo jak jest teraz. No, nie może gmina robić nic, ani swoim majątkiem. Wcześniej była też taka wykładnia, że mogą być z funduszu sołeckiego finansowane drogi powiatowe, jeśli gmina podpisze umowę z powiatem na realizację tego zadania. Niestety to jest w tej chwili już wykładnia jest taka, że nie może być, dlatego że jest wyraźnie powiedziane. To zadanie musi być zadaniem własnym gminy. Droga powiatowa nie jest zadaniem własnej gminy, jest zadaniem własnym powiatu. I choć jest możliwość w trybie porozumienia, że gmina wydatkuje na to pieniądze, niestety w ramach funduszu sołeckiego nie można finansować tego typu zadania. Jak się wylicza fundusz sołecki? Szanowni Państwo, to ustawa o funduszu sołeckim jest bardzo dobrą ustawą, ponieważ przede wszystkim co robią? Środki sołeckie w Polsce funkcjonowały od 1989 roku, a nawet wcześniej. A teraz po 1989 bardzo duża ilość gmin. Województwo podkarpackie, województwo właśnie zachodnie, cały ten region zachodni, południowy, tam w wielu miejscach fundusze sołeckie działały już od lat. A nazywały się różnie, różne były sposoby wyliczania tych środków. I tam, dlatego ustawa powstała, bo tam to się sprawdziło. Po prostu tam ludzie zaczęli brać sprawy w swoje ręce, się po prostu organizowały, realizowały zadania i to wszystko funkcjonowało. I dzięki temu, że się przypatrzono temu i zobaczono, że to się sprawdza, że tam ten cały rynek inaczej wygląda niż na przykład Mazowszu, gdzie bardzo mało na Mazowszu było tego typu rozwiązań. Praktycznie rzecz biorąc, jak robiliśmy takie badania, to tu było kilkanaście, może kilka gmin w ciągu tych lat, że te fundusze sołeckie działały, to po polskim przykładowo to było kilkadziesiąt miejscowości w tamtym regionie. Po prostu w każdym województwie było bardzo dużo. Po prostu to działało od lat. I teraz tak, ustawa o funduszu sołeckim wprowadza dwie bardzo ważne rzeczy. Prosty i bardzo dobry wzór na wyliczenie kwoty, ile przypada sołectwu, oraz organizuje całą procedurę, gdzie rok po roku wiadomo, jak należy robić fundusz sołecki i jakie są obowiązki poszczególnych osób, podmiotów. A więc fundusz sołecki wylicza się w ten sposób. To jest wzór. 2 plus liczba mieszkańców danego sołectwa dzielone przez 100 razy kwota bazowa. A kwota bazowa, Szanowni Państwo, to są wykonane dochody bieżące gminy podzielone przez liczbę ich mieszkańców. Dlatego wykonane dochody bieżące, no bo chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, że gmina ma te dochody bieżące na pewnym określonym poziomie, a dochody majątkowe są bardzo takie płynne. Może raz być tak, że jest kilka milionów więcej, a się zmieni. I chodzi o to, żeby nie wprowadzać tego czynnika zmiennego, wykonać dochody bieżące, żeby też nie obciążać za bardzo gminy, budżetu gminnego wydatkami. I teraz ja myśliłem się, żeby tak wstępnie wyliczyć, ile państwa fundusz sołecki państwa gminie by odnosiłby na 2013 rok. Natomiast być może mogą być pewne minimalne błędy, bo ktoś pan zauważył, ja źle sprawdziłem na stronie internetowej, chyba jedna miejscowość, dwie miejscowości funkcjonują jako jedno sołectwo, a ja je rozbiję na dwie.
Wykonane dochody bieżące gminy w 2011 roku to było ponad 32 miliony złotych. Macie Państwo bardzo wysoką kwotę bazową, wyższą niż średnia polska. Jest to kwota 2962 zł 59 groszy i macie Państwo 11 tysięcy ponad mieszkańców. I teraz podstawiając te dane pod wzór, tu są jakby przykładowe kwoty, jakie przypadały na poszczególne sołectwa. Biała to było ponad 22 tysiące złotych, Bronowo 3994 zł. I tutaj, Szanowni Państwo, wróćmy się na sekundkę do wzoru. I tu jest taka liczba 2. I ta liczba jest bardzo ważna, dlatego, że ona umożliwia nawet bardzo małym sołectwom, które mają na przykład kilkanaście bądź kilkudziesięciu mieszkańców, gdyby się to postawili do wzoru bez tej dwójki, to by zostało 100, 200, 500 zł, ona sprawia, że nawet takie małe sołectwo otrzyma kwotę kilku tysięcy złotych. I to jest bardzo, bardzo ważne. I to jest tak. Bronowo w Zalesie 11 tysięcy złotych, Brwilno 21. I tu mamy jakby całe rozpisane mniej więcej. Kwoty są bardzo wysokie, ponieważ macie Państwo bardzo wysoką kwotę bazową. Więc jeśli chodzi o gminę, to naprawdę maksymalnie kwoty, które by przypadały, bo ustawa wprowadza pewne ograniczenie, że sołectwo nie może otrzymać więcej niż 10-krotność kwoty bazowej, żeby też nie ograniczać. Przykładowo jest duże sołectwo, żeby jednak budżet gminy był nie za bardzo tak jakby obciążony tym. Więc mamy dwa przypadki, że 29 tysięcy dostałyby nowe proboszczowice w ramach tego oraz... No to jest jeszcze... To jest i Lubożewice jeszcze by musiały dostać. No właśnie, więc to jest tak, że tutaj... O, jest, Lubożewice jest... U góry. Maszewo duże jeszcze 29 tysięcy złotych otrzymało za taką największą... Ja mówię, ja sprawdzałem to, co wiecie Państwo, nie będą zorientowane, jaki są wykaz miejscowości, ile mają mieszkańców i staram się nawet stołe twarde, być może w niektórych przypadkach... Niektórych to troszeczkę zaniżone, ale... Być może, tak, może tak być. Jest tutaj, tak. Nie jest miejscowości. Tak, bo to jest mój, zabrakuje dwójeczki, muszę powiedzieć szczerze. Najprawdopodobniej jak robiłem odspalca, bo robiłem to wczoraj. Tak. Minimalna kwota, jaką otrzyma każde sołectwo, to by było prawie 6 tysięcy złotych, bo to jest dwukrotność kwoty bazowej. To jest minimum 6 tysięcy, maksimum 29 tysięcy. Większość sołectw otrzymałoby powyżej praktycznie 10 tysięcy złotych na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego. Tak. Więc średnia kwota bazowa dla kraju to jest 2500, więc Państwa gmina ma większą kwotę niż 2500, sporo, więc otrzymalibyście Państwo 10% zwrotu z budżetu państwa. I to by sprawiło, że około 27-30 tysięcy złotych gmina by otrzymała w kolejnym roku zwrotu z tytułu tego, że jest fundusz sołecki. Teraz to jest bardzo ważna rzecz, Szanowni Państwo, ponieważ bardzo słusznie zauważył ten przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej na takiej konferencji wojewódzkiej w Olsztynie, że fundusz sołecki to jest najtańsza inwestycja. Praktycznie biorąc, każda gmina, która realizuje fundusz sołecki, w ramach funduszu sołeckiego ma tańsze inwestycje o 10 bądź 30%. Państwo to jest 10%, czyli każde działanie, jeśli Państwo na przykład wyremontujecie kawałek chodnika, jeśli zrobicie to w ramach funduszu sołeckiego, to będzie 10% taniej, niż gdyby to gmina zrobiła w innym sposobie finansowania, bo dostaniecie zwrot z budżetu państwa. Ten zwrot na początku, jak pamiętam, oj, słuchajcie Państwo, w pierwszym roku, jak fundusz sołecki został w ogóle ustawa, to wszyscy mówili, gdzie tam nie dadzą, na pewno nie dadzą. Mówią, że zwrot zwrócą, nie zwrócą. Zwracają. Co roku do końca sierpnia gminy otrzymują przelewy kwot 10%. Tylko tak jak mówię, to muszą być wydatki wykonane. Czyli ten fundusz sołecki musi być zrealizowany. I tylko z tych zrealizowanych pieniędzy jest zwrot. Tak, gdzie to jest kwestia, nie gdzie się zaczęło, tylko jak, ile gmina ma dochodu. Ale mówię, że tam tak dużo tak. Ludzi korzysta, to działają postęczną informację, to jest 10%, 20%. Nie, to nie na tym się polega. Już mówię. Tam korzystało bardzo dużo ludzi w ten sposób, że ustawa o samorządzie gminy w artykule 51 bodajże umożliwia tworzenie, wprowadzenie do statutu gminy sposobów finansowania sołectw, prawda, z tych środków. I teraz ta część gmin pozostała przy swoim sposobie. Ponieważ stwierdzili, że one mają swój ustalony sposób funkcjonowania środków sołeckich i nie zmieniają tego. Natomiast bardzo dużo gmin przeszło, ponieważ stwierdzili, że mają tę możliwość zwrotów. I teraz tak, zwrot jest z
niezależnie od tego, ile gmina lat ma ten fundusz sołecki, tylko czy jest bogata, czy biedna. Właśnie chciałabym się dowiedzieć, już pani mówię. W procentach zwrotu z budżetu. Widzę taka, że gmina, która ma mniejszy współczynnik niż średnia krajowa, czyli niż 2,5 tysiąca na mieszkańca, otrzymuje 30%. Gmina, która współczynnik kwoty bazowej jest do 120% średniej krajowej, ma 20%, a powyżej 130%, powyżej 120% to jest 10% zwrotu z budżetu państwa. Tak wygląda przelicznik. Natomiast inne gminy już jakie ma, to już niestety nie pamiętam państwu. Teraz chciałbym parę słów powiedzieć o korzyściach, które zostały zaobserwowane z tego, że działa fundusz sołecki. Przede wszystkim są takie. Ja później na kilka kryteriów, teraz powiem o korzyściach społecznych, które chciałem. Sprzyja aktywności mieszkańców, szanowni państwo. Bo tutaj powiedzieliśmy, że mamy 10%, tak? Zwrotu. Ale to jest tak naprawdę nic. Wiecie państwo, co się dzieje? I to może można sobie mówić, że tak, będzie, nie będzie. Nie wiadomo tego. Wystarczy, że jedno dzielnie sołeckie się zadzieje, to już jest zysk. Na pół, tam, gdzie już to funkcjonuje od dawna, po prostu ludzie biorą sprawę swoje ręce. Nie czekają. Wiecie państwo, jak to jest? No, ludzie mówią tak. No, pomogą sprawić, coś się zmieni, ktoś nam da. Wsi nikt nie dawał, nigdy nie, mam nadzieję, zima nie spadnie. Jak ci sami sprawy swoje ręce nie wzięli, to nigdy nie było i nie będzie. I to możemy sobie czekać, nie wiadomo na co, po prostu jak sobie sami nie pościelimy, to się nie wyślimy. I tak ludzie, ostatnio byliśmy na tym spotkaniu, dwa tygodnie temu właśnie, też w gminie, które od 2 lat funkcjonuje w budżecie. No i tam sobie powiedział, no my sami sobie ogrodziliśmy i zrobiliśmy, tak? Inny sołtys na spotkaniu na tej konferencji, który byłem z popegierowskiej wsi, powiedział tak. Stało u nas na wsi nie robiło się nic przez lata. Ludzie siedzieli, czekali. Dzięki temu, że ten fundusz sołtys został wydzielony, ludzie w końcu zobaczyli, że coś mają i coś mogą za to zrobić. Się spotkać i coś zrealizować. I teraz tak. Każde działanie, każda wspólna praca, szanowni państwo, którą mieszkańcy podejmują, realizując fundusz sołtys, chociażby to było wykopanie dołka, ogrodzenia zrobienie, gdy się to przejdzie na pieniądze, to są konkretne pieniądze, które gmina musiałaby wydać, żeby to zrealizować to zadanie. Natomiast bardzo często ludzie mają tak, mamy 10 tysięcy, to co się robi, szanowni państwo, jak ma się 10 tysięcy? Ten, który jest bardziej przedsiębiorczy, zaczyna kombinować, szukać kolejnych możliwości, tak? I tak się nakręca. I ludzie rzeczywiście aktywniej przychodzą na zebrania miejskie, ponieważ mają wrażenie, że w zebraniu te decyzje, które podejmą, ona się zrealizuje, materializuje się w następnym roku, a aktywność mieszkańców naprawdę, szanowni państwo, jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego. My tego bardzo często nie dostrzegamy, nie zauważamy, nie myślimy o tym, ale to jest jedno z kluczowych elementów. Tam, gdzie ludzie są aktywni, te gminy z reguły lepiej się rozwijają. Co jest równie ważne? Mieszkańcy wsi chętnie biorą odpowiedzialność za sprawy swojej miejscowości. No bo to jest kwestia też, jak ja mam pieniądze, mam o tym mam je wydać, to jestem bardziej odpowiedzialny, że to jest moje, mi nie da więcej nikt i ja bardziej się zastanowię, na co wydać. Dzięki temu, że mieszkańcy sami mogą decydować o swoich sprawach, rozwija się samorządność. Że na to zebranie miejskie przestaje być taką wydmuszką, jak to bardzo często było w wielu społecznościach. Ja jeździłem wiele gmin, byłem sam, że mieszkam na wsi, chodzę na takie zebrania, chodziłem i to było rzeczywiście. No, ludzie przychodzili, katalog był taki, po prostu lista życzeń, które tak naprawdę nijak następnym roku się nie były realizowane. No i ludzie się frustrowali, no przestawali przychodzić, no bo po co przychodzić, swój czas stracić, jak z tego nic nie wynika. Jeśli nie są to sołeckie, jest to zebranie, to ja wiem, że jak ja przyjdę, zagłosuję, no to w przyszłym roku to będzie. To nie jest tak, że tego nie będzie. To ma być po prostu. Zwiększa się rola zagrania własnego właśnie dzięki temu oraz świadomość lokalnych potrzeb. Bo jak już mamy te pieniądze, te kilkanaście tysięcy bądź kilka tysięcy do wydania, no to trzeba się zastanowić, co jest nam potrzebne, tak? Musimy jakby zacząć myśleć, co by się przydało zrobić, zwłaszcza, że tych pieniędzy jest za mało. I zawsze będzie ich za mało, więc trzeba trochę jakby włożyć wysiłku myślowego, żeby zastanowić się, co będzie. Co jest ważne dla sołtysów mieszkańców? Jeśli chodzi o taką korzyść, to sołtysi mieszkańcy uczą się diagnozować lokalne problemy i potrzeby, a to przez to, że rozmawiają o tym, że myślą o tym, nabywają pewne kompetencje, bo musimy zrozumieć, że dorośli ludzie uczą się przez doświadczenie. Bardzo często możemy pójść do szkoły, na jakiś kurs, tam czegoś się dowiedzieć teoretycznie, ale dopóki tego nie przerobimy, dopóki nie popełnię błędów, dopóki nie wypełnię źle wniosku, dopóki nie spróbuję, tak naprawdę się nie nauczę. I ludzie się dzięki temu uczą. Uczą się szacowania kosztów inwestycji, bo muszą wykonać telefony, jakby podejmują pewne działania, które ich rozwijają. Uczą się myślenia kategoriami przedsięwzięcia, że mamy konkretne zadanie, które trzeba zrealizować, rozpisy, zastanowić się, jak to zrobić.
Zastanawiam się nad tym, jakie będą korzyści i koszty płynące z realizacji tego przedsięwzięcia. Mieszkańcy mają szansę lepiej poznać proces budżetowy gminy, też jakby ograniczenia w przydziale władzy lokalnej, bo przez to, że ja mam ten fundusz sołecki mają i widzą, że tych pieniędzy jest za mało, no to również budżet gminy jest za mały, zawsze jest kwota za krótka i ta rozczynność też się zmniejsza, bo ludzie sami widzą, że no nie ma. I co fundusz sołecki sprawia? Jest podstawową rzecz, że jest prosta zasada, że wszyscy mamy wrażenie, wiemy, że w różny sposób sprawiedliwie zostaliśmy obdzielili, każde sołectwo ma środki, które wynikają z wzoru i nikt nikomu nie patrzy po prostu, że tamci mają więcej, a my mamy mniej. Każdy ma po prostu w miarę sprawiedliwie na tyle, ile to jest możliwe. I zaczyna się odwołać do tego mechanizmu. No i co jest ważne? Ludzie zaczynają szukać nowych rozwiązań pozwalających na pozyskiwanie innych środków, które można łączyć z funduszem sołeckim. Bo jak mam już 10 tysięcy, to patrzcie, czy jestem w lokalnej grupie działania, czy jest jakiś konkurs unijny, bo szanowni Państwo, pieniądze z funduszu sołeckiego mogą być wkładem własnym do środków unijnych, do konkursów ogłaszanych przez lokalne grupy działania i wielu, wielu innych źródeł finansowania. To może być traktowane jako wkład własny. Ekonomiczne. Przyczynia się do lepszego wydatkowania środków budżetowych. Dlaczego? Dlatego, że to mieszkańcy wiedzą najlepiej, zawsze to będzie powiedziane, co jest im najbardziej potrzebne. Ponieważ jeśli ci studenci, to jest bardzo często takie głos, że a ludzie to przeżyją, przejedzą, wygadzą, to się lepiej. Szanowni Państwo, po tych kilku latach te pieniądze nie są marnowane, przejadane, dodatkowane bezsensownie. Ludzie naprawdę decydują i wydają na to, co jest rzeczywiście potrzebne i nie zawsze to jest tak, że to jest na takie, jak to się mówi, zaspokojenie tych potrzeb takich bieżących. Czasami jest to działanie perspektywne, myślenie bardziej kategoriami rozwojowymi, czy budowa prac zabaw, czy zorganizowanie jakiegoś szkolenia, festynu, po to, żeby rozruszać tą społeczność i z tego, żeby były dodatkowe korzyści. Zwrot środków z budżetu państwa, już o tym mówiłem, 10% państwa w przypadku, no niby nie dużo, ale 30 tysięcy drogą nie chodzi. Zrobić z tego można coś. W wielu przypadkach właśnie, tak jak mówię, mam do czynienia, że mieszkańcy dokładają się z własnych pieniędzy, organizują zbiórki, angażują własną pracę oraz użyczają sprzętu, traktora, ciągnika, cokolwiek, tego, żeby coś zostało zrobione. W przypadku drogi może to być na przykład utwardzanie. Naprawdę, szanowni Państwo, ile ludzi po prostu pracy wkładają w swoich wsiach, po prostu to jest nie do opisania. O tym się bardzo często nie mówi, bo to się wydaje każdemu, że jest takie normalne, że wychodzimy razem, coś zrobimy. Ale gdybyśmy to wszystko przeliczyli na konkretne pieniądze, to z funduszu sołeckiego rzeczywiście coś więcej niż tylko to, co zostało wydane. I teraz jeszcze, to tak, o wkładzie własnym już powiedziałem, jest to do przedsięwzięć oraz, a to jest bardzo ważne, szanowni Państwo, że dzięki temu, że jest fundusz sołecki i że mamy zasadę tego, że wszystkie sołectwa wiedzą, na czym stoją i mają te środki według wzoru, więc nikt nikomu nie patrzy wilkiem, że ktoś ma lepsze układy z radnymi, bądź ma radnego, nie ma radnego dana wieś, bądź po prostu ma lepsze dojście do wójta, a nie gorsze, to temu, dzięki temu powstaje taki konsensus. Ale co jest ważne? Rada gminy i wójt i urząd mają drzewo. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wiecie Państwo, mówi się, że tych pieniędzy jest mało i dlatego na duperę wystarczy ten fundusz sołecki na jakieś takie drobne rzeczy. No i tak, w dużej mierze tak jest. Ale zawsze powtarzam tak. Tak samo jak w gospodarce, tak samo jak w gminie. Gospodarz, który nie zadba o to, żeby zamek działał sprawnie, żeby nie zająć się tymi małymi rzeczami, które przeszkadzają, a które widzi, jak obchodzi to gospodarstwo co raz, bo tak tego nie będzie naprawiał, to co by nie robił, to i tak mu się coś posypie. I z sołectwem jest podobnie. Małe rzeczy są równie ważne. I teraz tak, wójt, radni, zamiast skupiać się na szukaniu, rozmowach, ciągłym wysłuchiwaniu po prostu pretensji, jakby ciągłych jakby próśb ze strony sołtysów, może mieszkańców, dotyczących różnych rzeczy, dużych, ale też bardzo małych. Mogą skupić się na sprawach ważnych. Fundusz sołecki to jest część mała budżetu w postaci 1% całego budżetu gminy jak u państwa i mieszkańcy sami zajmują się i sołtysi tymi małymi problemami. Rada gminy i wójt zajmują się większymi przedsięwzięciami, większymi sprawami. A te rzeczy zaczynają się robić samodzielnie i ludzie się uczą, a dzięki temu, że się uczą, gmina ma większe szanse na rozwój. Ja chciałbym wspomnieć kilka słów również o fundamentach demokratycznych, które dzięki temu, że fundusz sołecki został sprowadzany, to się realizują. Przede wszystkim Konstytucja Polski ma takie dwa ważne punkty. Przede wszystkim jest w Konstytucji w preambule zapisana zasada pomocniczości. A mówi ona, tak naprawdę, tak przekładając się, tak naprawdę pytanie mam. Kto jest dla kogo? Wójt dla sołtysa, czy sołtys dla wójta?
takim sensie, kto komu ma świadczyć pomoc, usługi, bądź tego typu działania. Zasada jest, szanowni państwo, tak, że tak jak pani powiedziała, sołtys jest dla mieszkańców, tak? Potem mieszkańcy siedzą do sołtysa. A dlatego sołtys, a wójt jest dla sołtysa. Dlatego, że chodzi o to, że zasada pomocy coś nie mówi. Jeśli dane sprawy może zorganizować samo sołectwo, się nimi zająć się rozwiązać, to niech to zrobi. Gmina dostarczy tylko na postaci funduszu sołeckiego bądź innych środków pieniądze bądź inne zasoby, aby to zrobić. A tak samo jak jest stara... Powiem panu przerwać. Tak. To jest bardzo teoretyczne podsumowanie, bo w takim rozumieniu, jak pan w tej chwili powiedział, to najlepiej by było, żeby powiedzmy władzy nie było. Nie. Żebym ja nie płacił, ale nie. Żebym ja nie płacił podatku, to co mogę, żebym zapłacił we własnym, proszę pana, dużo rzeczy mogę we własnym zakresie zrobić. Dokładnie. Nie, ale... nie musi tego za mnie robić. Państwo, tylko cała pan, struktura władzy publicznej w całej Unii Europejskiej jak niektórzy mówią o Dzikim Zachodzie, polega na tym, że państwo chce coraz więcej. Tak. I to jest ciągła walka pomiędzy podmiotami na strukturze samorządowej. To samo, widzicie państwo, no sołectwo sobie szkoły samo nie zorganizuje gminy, prawda? I to się wtedy, kiedy już niestety nie dajemy rady, to wtedy jest gmina. Bo jest szkoła inna albo dwie, trzy gminy, to jest już wyższy poziom. Gmina sobie szpitalu powiatowego po prostu by nie zrobił, bo już jest za słaba. Więc bo to jest starostwo. I to tak wygląda. Na tym to polega, że wyższe te szczeble zajmują się większymi sprawami. Tak powinno być. Ale do czego zmierzam? No, zawsze będzie tak robić. Z funduszu socjalnego też będzie. Osoby sobie, mieszkańcy są mało. A dlaczego, proszę pana, dlaczego ma być szpital zorganizowany przez władzę publiczną? A dlaczego nie przez... biznesmena, który ma pieniądze, a ja mam pieniądze, które zapłaciłem podatku i pójdę i usługę mi do kupy. Ja panu powiem, znaczy, to samo jest ze szkoły. Znaczy tak, tutaj nie będę wchodził, wie pan, to są takie bardzo ideologiczne rozważania na temat tego, co to znaczy. Ale znaczy, wie pan, to się tak... Tylko, że tu mamy sferę... To się tak, tu mamy sferę, nie, tu mamy sferę publiczną. Sferę zdania właśnie gwarantowanej, sferę tego. Natomiast tam, gdzie mamy życie prywatne, no to wie pan, ten, który ma, pójdzie, dostanie. Ten, który nie ma, no. A konstytucja mówi, władza z więzienia Rzeczypospolitej Polski należy do narodu, naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I też właśnie o to chodzi, że mamy tego ducha, który wyznacza konstytucja, ona mówi. Dzięki temu, że mieszkańcy sołectwa mogą bezpośrednio na zebraniu miejsc zdecydować o minimalnych rzeczy w środkach, to oni mają swoją sferę władzy, takiej samorządności rozwijaną. Ustawa o samorządzie gminnym. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnoty samorządowej. Bo to jest bardzo ważne. Samorząd to są wszyscy mieszkańcy, prawda? No przecież tutaj państwa tak właśnie się zdziwiłem, jak tu jest dalej, to macie państwo bardzo duży budżet i dopiero jak zobaczyłem te gminy, które dają się za jeden z podstawowych rzeczy. Drugi jest taki, że część z państwa, być może mieszkańców, jest zatrudniona w petrochemii. Orle. No właśnie. Ale te gminy nie są na naszym terenie. Tak, ale tylko że 40% podatku dochodowego trafia to bezpośrednio, więc jeśli macie państwo pracę, i odprowadzacie podatek dochodowy, to 40% od razu podatek do gminy, prawda? Wszystkie podatki, opłaty i tak dalej, to są pieniądze, które generowane są po to, żeby zostały zaspokojone zbiorowe potrzeby państwa. No więc pytanie brzmi, no, mamy taką możliwość, żeby jednak część tych kompetencji, to w tym idzie kierunku cały świat, żeby coraz więcej kompetencji przekazywać mieszkańcom do samodecydowania. Ci, którzy będą chcieli wziąć inicjatywę, bo wszyscy sołectwa nie muszą złożyć wniosku. Ci, którzy nie będą chcieli, nie złożą. Ja, robiąc badania funduszu sołeckiego, wiecie państwo, były gminy, gdzie na 30 sołectw 3 złożyły. Albo 5. Nie, to świadczy w pewnym sensie, że coś tam się działo takiego. Ale przymusu nie ma. Nie chcesz, nie składasz wniosku. Oraz... Albo tym, ale co tam decydują, czy ustalamy, czy nie? Tak, realnie tak. Właśnie, ale nie możemy wyodrębnić tylko do 3 sołectw. Nie, nie możecie państwo. Wyodrębniać państwo na całości. Tylko to złożyć. Tak. Natomiast... Nie tak, no i może też być tak, że gmina sobie zwiększy. Mamy tutaj, wiecie państwo, liczyliśmy, że będzie około 300 tysięcy. Jeśli gmina jest bogata, zwiększy do miliona fundusz sołecki. Oczywiście, z tych 700 tysięcy nie będzie zwrotu, tylko z tych 300 będzie zwrot. Ale może. Gmina bogata pod Krakowem kilka milionów złotych przeznacza na fundusz sołecki. No i to są takie możliwości. Chodzi o to, żeby też zawsze powtarzam, nie patrzeć na ograniczenia i na problemy generować, tylko szukać to, co nam może, jakie korzyści możemy z tego mieć.
Trzeci ważny element, dostęp do informacji publicznej, szanowni państwo. Każdy ma prawo do informacji publicznej. Dzięki temu, że mamy Fundusz Turecki, również ludzie się bardzo zaczynają interesować tym, na co mogą pytać, kiedy będzie zrobiona ta inwestycja, czy nie będzie zrobiona, czy nie będzie zrobiona i tak dalej. Dzięki temu, że Fundusz Turecki funkcjonuje, to zwiększa się i jawność życia publicznego, i tego przejrzystość właśnie przez to, że mamy ten wzór, że każde słowo wie, na czym stoi, ile ma pieniędzy i wie, że te pieniądze są już zagwarantowane, to jednak zwiększa się ta przejrzystość. I ja często jeździłem po gminach i słyszałem, że nie chciałbym, żeby być odebrany, że państwo nie wiesz, tutaj tak jest, no bo tak może nie wiesz, no państwo wiecie najlepiej, jak u was jest. Ja tylko powiem, co widziałem u siebie w gminie, w innych gminach, że często było tak, że kto wiadomo, kto lepiej czapkował, to wójta, bądź lepszy miał po prostu hołdy, no to sołectwo stałe. Radny jest w jednym sołectwie, a w innym nie było radnego. No to państwo pojedźcie do sołectwa, gdzie nie ma radnego i co usłyszycie? No przecież, że no nie mamy radnego, jest słaby i mamy mniejsze możliwości, czekamy ileś lat, żeby cokolwiek zrobić. I tak bardzo często w Polsce jest, że zwłaszcza w moim regionie, ja jestem z powiat miński, nic mazowiecki, no i tam rzeczywiście jest tak, że po prostu czeka się, no 30 sołectw na przykład i czekanie na jakiekolwiek dupę latarnie 10 lat. Sołtys mówi 4 lata na każdej sesji, no to wałkuje, żeby mu latarnie zrobili, nie było. Teraz, od kiedy udało się wprowadzić już 10 lat temu, latarnie są, po prostu, no mają pieniądze, zdecydują, czy są starsi na dwie, zdrawią sobie dwie, ale wiedzą, że w przyszłym roku zrobią sobie kolejne. Odpowiedzialność, to jest kluczowe. Bo to, co jest tak samo w zarządzaniu, personelem, ludźmi, różnymi zadaniami, ważne jest to, żeby nie mówić zrób to, zrób tamto, zrób jeszcze coś innego, tylko dać odpowiedzialność. Nie zrób tak i tak, tylko słuchajcie, macie możliwość, słuchajcie, jesteście odpowiedzialni, wy wiecie, jak jesteśmy dorośli, jak uda wam się, to się wam uda, zrobicie coś dobrze, jak nie, no to trudno. Te pieniądze i tak nie zostaną przejedzone, ani nie zostaną wydane na to, na co nie mogą być wydane. Sprawiedliwość społeczna polega na tym, w tym przypadku, że te pieniądze pierwsze są w miarę sprawiedliwie rozdystrybuowane, po drugie mieszkańcy sołectwa, którzy przychodzą na zebranie, mogą usłyszeć więcej potrzeb niż tylko, bo kanały są różne, jakby wiecie państwo, przepływu informacji. Ja sam znam przypadki radę, no tam się czasami wydaje, że my dużo wiemy, bo rozmawiamy z ludźmi i tak dalej, ale jak bardzo byśmy nie latali po prostu po tych naszych sołectwach, po naszych miejscowościach, wszystkich potrzeb nie usłyszymy, z wszystkimi po prostu nie porozmawiamy i nie zawsze będziemy wszystko wiedzieli, co jest grane. Natomiast dzięki temu, że się tworzy taka możliwość, że tak to zebranie miejskie funkcjonuje, że ma różne decyzje, że mieszkańcy mogą przyjść złożyć wniosek, powiedzieć, że to jest ten problem, że to byśmy chcieli zrobić i to zrobimy, jeśli dacie nam tylko możliwość, to zwiększa jakby taką równomierną redystrybucję, bo na tym polega cały sektor finansów publicznych. Na to, że połowę życia pracujemy po to, żeby dać to państwa samorządom i żeby te instytucje redystrybuowały tak pieniądze, żeby to w miarę do wszystkich trafiło. I to by było mniej więcej tyle korzyści, czy takich jakby wstępu. Natomiast teraz bym zaprosił państwa do dyskusji, do pytań, po prostu uwag, wątpliwości, bo to jest jakby taki przegląd po prostu tego, czym jest Fundusz Sołecki, jakie daje możliwości, ale naprawdę no to państwo macie jakby najwięcej jego pytań, jeśli chodzi o to jedno podstawowe pytanie. Tak, słucham. Ile więcej zrobimy w danej gminie mając fundusz sołecki, znaczy powołując taki fundusz lub nie? Przecież tak jak pan powiedział, przecież to są te same pieniądze, tylko mielone w innym ujęciu powiedział. Przecież nic więcej nie zrobimy, tylko wszystko to, co należy do zadań własnej gminy i ani grosza więcej nie wydamy. To znaczy, więc... widzi pan. Znaczy ja to widzę w ten sposób, że jeżeli zrobią państwo 10% taniej, to co byście państwo zrobili poza tym, po drugie, część sołectw, część mieszkańców może włożyć swoją pracę, a jeszcze co trzecie, i to się naprawdę zdarza. To nie jest tak, że mówimy, wiecie państwo, bo to jest taka teoria. Nie jest taka teoria, po prostu ludzie zaczynają szukać nowych źródeł. Jak mają tę dychę, to ja mam taki przykład, jako wkład własny do lokalnej grupy działania. Przykład, chcą zrealizować modernizację remizji strażackiej, czyli sali, świetlicy. Ale mamy z Funduszu Sołeckiego 15, a lokalnej grupy działania dodatkowo 25 tysięcy, bo takie są granty te małe do rozdania. Więc oni tworzą w ten sposób. Te 15 to będzie wkład własny naszego sołectwa. I 25 dostaniemy, to tak, za 15 zrobimy podłogę, dwa okna wymienię. Jak dostanę dodatkowe pieniądze, zrobię dodatkowe rzeczy. I chodzi o to, że myślę, to też wyzwala w ludziach taką kreatywność. I to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, że to wie pan. To jak przeliczają same pieniądze, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony zobaczy,
zobaczymy, co się dzieje między ludźmi, co się dzieje z taką myśleniem o moim sołectwie, o tym, co mogę zrobić tutaj teraz, w przyszłym roku. I to, co jest bardzo ważne, co się w ogóle o tym czasami nie mówi, ale to jest moim zdaniem kluczowe, że jeśli ludzie o czymś zadecydują i to zostanie zrobione, przykładowo na przykład jakikolwiek plac zabaw, to to jest dużo bardziej szanowane, niż by gmina przyszła i coś zrobiła bez wiedzy, bez takiego działania po prostu, dlatego z tym, że to my, że to nasze. To jest taka odpowiedzialność, jakby też szacunek dla pewnych rzeczy, które jakby, o których decydujemy i które są nasze. To jest ta też, no wiecie Państwo, to jest tak, że takie rzeczy, one są miękkie, takie niezauważalne bardzo często, ale naprawdę ważne. I to powoduje, że miejscowość też trochę tak nie tyle buzować, to nie jest tak, że wie Pan, zarobi wszystko, kuczy. Ludzie chcą, biorą sobie swoje ręce, budują drogi sami, bo nie jest tak. Ale z roku na rok może to się zadziać. Jak się zadzieje w jednej wsi, wiecie jak Państwo, to pączkuje. Na przykład nie wiem, czy sąsiednie gminy mają fundusz sołecki. Być może mogą nie mieć. Ponieważ też zaobserwowano, że tam, gdzie fundusz sołecki się pojawił, zaczął się pojawiać w sąsiednich gminach, bo ludzie zobaczyli. A są na mapie polskim, patrzę na taką mapę, że są plany. Że po prostu tam, gdzie gminy są zagregowane, gdzie nie ma, tam nie ma. Dopiero jak gdzieś wydarzy się coś, rozmoszyć. To się po prostu tak dzieje, ponieważ ktoś zobaczy, wiecie Państwo, spotyka się załóg jeden z drugim i mówi, a u nas zrobiliśmy to, zrobiliśmy tam, zrobiliśmy jeszcze coś innego. No i ten drugi słucha i mówi, no u nas nic nie zrobiliśmy. No to z czego to wynika? No z czegoś to wynika w jakiś sposób. No. Słucham. A ja bym chciał też takie pytanie zadać. Jak wygląda sytuacja w gminach, gdzie nie powołano sołeckich, jak to wygląda taki aspekt właśnie socjologiczny, czyli z punktu widzenia tych mieszkańców, gminy, samorządu tego działającego. Nie wiem, czy Pan się spotkał. Wie Pan co? To jest tak, że z reguły jest nie powołał. Znaczy, ja to widzę tak, część gmin nie powoływała, ponieważ miały swoje oparcie ustawy o samorządzie gminy i nie chcieli wprowadzać jakichś zmian. To są tak, czasami mieliśmy taką gminę na Kaszuba między innymi, gdzie tego nie było, to samo na południu Polski. Natomiast bardzo często jednak jest tak, że tam, gdzie władza jest długotrwała, w sensie od iluś lat, na przykład bardzo często, gdzie jest wójt 20 lat, to tam tego nie ma. Bardzo często. Po drugie, na Mazowszu, jednak nie oszukujmy się, mało w tych, no prawda jest tak, że widzicie Państwo, jak wygląda podział Polski. Mamy jakby tak, Kongresów, tutaj mieliśmy Galicję, tu mieliśmy Zawór Pruski. Oczywiście, jak jest najzawsze największa biedatura i słabość? Nasza po prostu kongresówka. Tutaj cały wschód, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, no tam jest słabo, dlatego że po pierwsze, wcześniej też nie było tych funduszy sołeckich. Inicjatywa i myślenie o tym, że to jednak samorządność i działanie wspólne jest ważne, zostało w jakiś sposób, no nie ma tego, po prostu tego nie funkcjonowało, no to ma mieć sposób, to jest taka rzeczywistość. Po wojnie wiadomo, też było różnie w tym całym obszarze. Więc tutaj jest rzeczywiście słabo i tutaj trochę tak jakby się nie myśli i w tych gminach, gdzie się nie myśli, takie, ja mam wrażenie, takimi, że to jednak jak ludziom trochę umożliwić pewnego odpowiedzialności, włączenie ich do debaty, do jakichś spraw, to, że to nie daje nic, no bo tutaj nie widzisz tego rozwiązania. Natomiast to daje, no, zobaczcie Państwo, o Polskie, 70% gmin, praktycznie 80% gmin w odrębniu. Podkarpacie się Pan raczej po Polsce. Tam jest 80% Niemiec. No bo tam, ale to trzeba, to są wyjdzie, powiedzmy na wieś, krzyknie, że ma być. Nie, proszę, widzi Pan, tam 10% mówi Szczecin, ale na przykład na Mazowsze jest średnio, prawda? Podlasie, no to jeszcze słabiej po prostu wygląda. Czyli proszę, generalnie jest zasada, nie bardzo chętnie bym usłyszał, jak, dlaczego to jest taka prawidłowość, że władza jest bardziej stabilna, a tych funduszy nie ma. Dlaczego taka prawidłowość? Nie patrzę, ja to wiem, dlaczego taka prawidłowość, natomiast mam wrażenie, że to jest taka opinia prywatna, nie? Bo nie robiłem żadnych badań, jestem zwierzęciem socjologiem, ale nie robiłem tego typu badań. Po prostu pana trwałość, sposób, pewna struktura, które funkcjonują, sposób funkcjonowania gminy, jednak nie oszukujmy się, mieszkańcy wsi, ludzie na wsi są bardzo często bardziej konserwatywni w różnych sprawach niż indziej. Tak? Wzorce, bo są to takie wzorce działań, zachowań, sposobów funkcjonowania. To jest jakby nowy wzorce, nowy sposób, w jaki można zarządzać sołectwem, gminą i tak dalej, czyli przekazywać kompetencje. A bardzo często ci gminowie, którzy są przez wiele lat, są tak przyzwyczajeni do trzymania tego wszystkiego. No, nie chodzi o to, że się nie są dzieci, po prostu im się wydaje, że zrobią to lepiej. Że oni wiedzą lepiej, że zrobią to lepiej. I po co po prostu dawać innym, jak ja wiem, że ja to potrafię. A tu chodzi o to, żeby też docenić. Trochę dać, bo inni będzie lżej,
Ale ci się nauczą czegoś po prostu. No jak się popatrzą, to... Ja mam? Dlatego pytam, bo jestem 22 lata wujka. Muszę panu powiedzieć, że tutaj radni, którzy... A ja panie wójcie, broń Boże, nie pytałem z tego powodu. Ale pan to pewnie coś innego pyta, panie Piotrze. No bo ja pytam się o coś innego. Ci państwo radni, którzy tu są, jest tutaj paru z poprzedniej kadencji, doskonale pamiętają, że w pierwszym roku, kiedy powstał Fundusz Sołecki, gorąco namawiałem, żeby podjąć uchwałę o podjęciu Funduszu Sołeckiego ku takiej nieskrywanej chęci wielu radnych. Ale no, przekonałem część radnych no, też, jak gdyby uznała, że i jaki był efekt, proszę pana? Efekt był taki, że jak pan doskonale wie, jakby wnioski rad sołeckich do wójta mają być, są składane do 30 września. Z punktu widzenia mieszkańców wsi termin koszmarny. Ludzie są zajęci zupełnie innymi pracami polowymi i tak dalej, to jest szczyt tam zasiewów jesiennych i tak dalej. Niechętnie w tym czasie uczestniczą w zebraniu. Gdyby to było, nie wiem, do końca listopada, do końca lutego i tak dalej, to byłoby zupełnie inaczej, bo wtedy ludzie na wsi mają więcej czasu. Frekwencja na zebraniach była tragiczna. No tak, to jest normalne. Wręcz katastrofalna. Na wszystkich zebraniach, które pamiętam, byłem. W niektórych przypadkach sami żeśmy te wnioski zebrania konstruowali, to tak naprawdę nie wiadomo było o co chodzi. Efekt był taki, że w większości było to tak. Zaprojektować mostek, zaprojektować drogę. No pan doskonale wie, że jest jak gdyby zadanie na Funduszu Sołeckiego, prawda? A efekt końcowy tego był taki, tutaj panowie tutaj byli w Radzie wtedy, potwierdzą to. Efekt był taki, że sołtysi wstawali na posiedzeniu rad i pytali się wójta albo urzędników, jaki jest postęp w realizacji tego zadania, które miało być zadane z Funduszu Sołeckiego. To po prostu jest... Tak, chyba, bo... Generalnie wie pan, jak pan zauważył, ten budżet jest taki. Gminy podmiejskie, czyli generalnie pod takimi miastami, czy podwarszawskie. Gminy podwarszawskie, niezależnie od tego, czy wójtowie, burmistrzowie są długo, czy krótko, też nie odbierają funduszy. Dlatego, że w gminach bogatych społeczeństwo jest teoretycznie dużo bogatsze, na przykład niż w sąsiednim powiecie sierpeckim, dużo trudniej jest zmobilizować, bo te podstawowe problemy, jakie są do życia potrzebne, są rozwiązane. Tak. Natomiast jeszcze wie pan, jedna rzecz jest bardzo istotna w tym wszystkim, mianowicie, że są powiedzmy osoby, które się przesiedliły z miasta i no i potrzeby są zupełnie inne niż tych sztubylców, prawda, niż starych tam. Niekiedy jest konflikt po prostu, bo tak, ci, którzy się przeprowadzą, uważają, że natychmiast powinna być droga, czekać jeszcze 2-3 lata. Natychmiast ma być droga, panie się tu przeprowadzili, zainwestowali. Twarda droga ma być. Oczywiście, tak jest, full uzbrojenie i tak dalej. Bardzo często jest tak, że jeśli nie jesteśmy zameldowani, czyli to, czy pan mówi, podatek dochodowy od nich nie wpływa na nas tylko do miasta. Ale żądania są bardzo duże. I potem jest, a po drugiej stronie są ci starzy mieszkańcy, no zaraz, my tu chodzimy, cytuję, po błocie 30 lat, a my tu przyszli od razu pchnęli do tego. Nie, tam tylko tu. I te konflikty też powiedzmy na niektórych zebraniach. I moim zdaniem to nie jest wie pan brak jakiejś takiej przerzucenia powiedzmy części odpowiedzialności na dół, bo chętnie. Tylko, że nie do końca jest tak, że to by pan jest stanie, że to jest tam łatwiej i tak dalej. Całą tą buchalterię jednak gmina musi rozliczyć, musi sprawdzić, musi wniosek do wojewody złożyć i tak dalej. Tych widów jest dużo więcej. Nie wstawiacie państwo, bo to jest też banalne, bo znaczy dwie cyfry wprowadza tego wniosku. Tak, nie pan, ale te faktury, które są, trzeba powiedzieć, jaka to będzie faktura, czy taka faktura nie może być, prawda, że to nie jest. Gdyby państwo było takie dobrotliwe, to pewnie byśmy
słuchajcie, jak gmina przeznaczy powiedzmy tyle i tyle pieniędzy, powiedzmy zgodnie tam z tymi rachunkami, z tymi wzorami, które są w ustawie, to dostanie powiedzmy zwrot tych, tych pieniędzy. I wtedy byłby pan, gdyby państwo chciało, żeby się zmobilizować mieszkańców. Natomiast zaraz panu dam głos, tylko odniosę się, bo widzi pan, pan zdiagnozował bardzo dobrze pewne rzeczy, które są oczywiste, że tak będą. I tu to, że są problemy na przykład wiedzowe, edukacyjne, że ludzie nie wiedzą za bardzo, jak wynieść wniosek, że mają różnego rodzaju problemy i to jest wszędzie. Ale też jest taka prawda, że im gmina ma większe trudności, są ekstra na przykład z różnymi działaniami, tym trzeba dać trochę czasu, rok, drugi, trzeci, bo wie pan, część nie zrobi, te pieniądze na pewno się nie marnują. To jest eksperyment pracy, rzeczywiście może być trochę więcej, ale gdyby sobie wszystkie te zadania i tak by gmina mogła realizować w inny sposób, prawda? Ale konflikty. Również może być konflikt ukryty, gdzieś tam ludzie między sobą, a może być też ujawniony na zebraniu wiejskim, ale mamy sposób, mamy głosowanie i decyzje mogą być podjęte. To są oczywiście na trudności, natomiast jak zawsze powtarzam coś takiego, że jak się próbuje tego typu rozwiązań, to się daje szansę nawet jednemu sołectwu na zaiskrzenie, czyli na zmianę pewnego sposobu funkcjonowania, na polepszenie sprawy, a jak jedno co zrobią, coś się daje, to też oddziaływuje, no bo wiecie jak państwo jest, jak to się mówi, lepiej być głupszym, najgłupszym wśród najmądrzejszych, niż najgłupszym, chociaż żeby się uczyć od tych, mi się coś uda. Jak jesteś w szkole i tam są sami po prostu ludzie, którzy są na słabym poziomie, no to ten ciąg do góry będzie mniejszy niż tam, gdzie po prostu więcej jest osób, bądź podmiotów, które mają jakieś większe zasoby, możliwości. Ludzie z sołek, też jakby tam, gdzie byliśmy, zaczynają sobie też jeździć na szkole, po prostu szukać inspiracji, wiedzy dzięki temu. I to wszystko ma w pewnym sensie przełożenie. Te problemy, o których pan mówi, są i będą po prostu. Natomiast myślę, że gminy nie zbiednieją, a ludzie się mogą nauczyć dzięki temu, że i też wzbogacić dzięki temu, że wprowadzają mechanizmy uspołecznienia pewnych działań.